Dzień dobry, z tej strony Wilko, ja witam was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Westland 2, Zagrajmy z Wilkiem. Jesteśmy w lokacji dentysta z Brentwood i wracamy z powrotem nigdzie indziej, a do Rodi. Tam skoczymy po to, żeby odzyskać szybciutko mikroskop, który zobowiązaliśmy się i odzyskać celem wyleczenia psa, niejakiej Divy, która, przepraszam was, bardzo cierpi na bąblicę. Okej, przechodzimy w takim razie szybciuteńko do całości. Za chwileczkę pewnie jeszcze będą się odzywali ludzie kościoła ciężko i narzekając na to, jak to i jesteśmy źli, okropni, niedobrzy. Ale okej, szybko do Rodi, żeby nie marnować czasu. Dzięki zdolności Trapper, ale to czemu ja... Aj Boże, Boże drogi, Boże, bo... O kurde, Trappera nie mamy. Chodu. Dobra, lecimy. Niestety będzie trzeba walczyć. Bardzo niedobrze. Przypomniałem sobie, że Trappera ma Rose. Czeka nas walka, dosyć ciężka, podejrzewam. No ale jakoś sobie damy radę, jak nam życie. Pięknie. Spacja? Tu też coś jest, nie wiem co to za ikonka jest, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, szczerze powiedziawszy. Pizefi powinna podejść tutaj w takim razie. Dobra, lećmy dalej. Co tak we mnie wali tutaj? Cholera jasna by wzięła. Dobra, lećmy do przodu, nie ma co czekać, bo to dosyć nieapetycznie wygląda, jak oni tak tutaj strzelają do nas. Nawet ich dużo ich jest. Szlak by jasny trafił. Zobaczcie, że ich nie widzę w dodatku. Podlećmy bliżej. Zabić wszystkich ludzi! No dobra, okej. Dużo robotów, dużo też jakichś innych bydlaków. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Tu muszę stać niestety, nawet nie mam jak strzelić. A otóż to. I w kogo ja mogę tak przy okazji strzelić? To jest dobre pytanie. Dobra, podejdźmy bliżej. A nóż się uda. Ale trafiłem jakiegoś innego przypadkiem. Ha! Fuks, nieprawdopodobne. I granatem wali, skurczybyk jaki. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Ale Anusz się uda. Chodź, kogo by to walnąć? Podejdźmy bliżej, zobaczymy, może się uda. Tego najpierw. Pięknie! I teraz tego jest przy okazji? No nie trafił, jak on mógł nie trafić w takiej odległości? Ja w to nie wierzę. Dobra, to zróbmy jeszcze inną akcję. Kogo możemy wyleczyć? Skoczmo. Tak, tak, bo on ma największy problem w tej chwili. No i teraz pytanie, czy ja zdążę kogoś w ogóle strzelić, słuchajcie. Nie dam rady nigdzie podejść. Dobra. Mam nadzieję, że tak, chociaż to kiepsko to widzę, słuchajcie. Mógłbym spróbować się gdzieś schować, tego nie trafię, tego też... No jakbym się uparł, to trafię, okej. Nie trafiłem.
Za 50 punktów, nie jest źle. No zastrzel któregoś, zastrzel, zastrzel na litość boską. Lex Canium, sięgniesz do niego? Tak, chyba się uda. Nie jest źle. No dobra, słuchajcie, muszę przeczytać grę. To nie był dobry pomysł. Nie, autosave czytaj w takim razie. Jak widać, bez trapera jest kiepsko. Będę musiał na biegu lecieć w kierunku dentysty z Brentwood. Przepraszam, w kierunku tej mapki, przepraszam, gdzie się ukrywa Fletcher, żeby już tutaj nie gubić rytmu. Tylko gdzie on był? To nie był Baldwin Hills, to był Boulder. Tutaj musimy lecieć. Zapiszę grę. Może się uda dotrzeć bez spotkania z kimś. Bardzo mi to się nie podoba. Bardzo. No zdążyć, żebyśmy rozwolnili, bo bez trapera jest fatalnie. Dobra, jesteśmy. I lećmy w kierunku Fletchera. Nie ma co czekać. Musimy zaatakować te roboty. Nie ma wyjścia tutaj. Bo bez Rose, bez trapera, to co chwileczkę będą nas atakować. Zapiszmy grę. Tak przy okazji, zanim zapiszemy, to jeszcze podleczmy się trochę. Pizepi, podlecz, nie Pizepi, tylko z Lex Canium. Podlecz skoczmo, okej, okay, dobra. Okej, okay, no i będziemy mieli prawdopodobnie dosyć ciężką walkę. O ile mnie pamięć nie myli, jeżeli chodzi o ten element gry. Dokładnie tak. Co my tutaj mamy? Witamy w Lawiku, na pewno zapragniesz tu zostać. O właśnie, o tym mówiłem, słuchajcie. Minę jeszcze w dodatku, pięknie. Dobra, rozstawmy ludzi. Bolca gdzieś tutaj. Zapiszmy grę. Ajejejejejej, źle zrobiłem znowu, no. Wczytaj grę. Powinienem był strzelać od razu. Widać, że oni się nie patyczkują. Musimy szybciej podjąć decyzję. Dobra, Pizepi niech od razu strzela, nie ma co czekać. Walmy. O to chodziło. Bardzo ładnie. Drugi w kolejności Lex Canium, niech podejdzie bliżej gdzieś, tutaj. Albo niech poczeka, nie ma co czekać. O kurde, ależ ma zasięg, matko boska i córko. Ale damy radę, najpierw się musimy skupić na tym gościu, który wali z karabinu. O, jeszcze jeden idzie, rany Julek, ale ich jest! Ale damy radę, chyba. Dobra, pięknie. Tu sobie powinniśmy poradzić. Bardzo ładnie. No pytanie, czy ja tak daleko sięgnę do niego. 100% tak, na pewno. Ok, jednego mamy z głowy. Jeszcze jeden. 81, jeszcze raz, pięknie. No raz nas trafił, ale to nie był problem. Ok, Lex Canium, zwinisz go. Raz, dwa i trzy. No, trochę nas sieknął, ale nie było to tak źle, jakbyśmy się spodziewali. Ach, znowu.
No to nie chciałem, tak. Ach, to było źle, źle. Tak, aczkolwiek nie tak źle. Zobaczmy, co się teraz wydarzy. Raz, dwa. No, podejdź bliżej, podejdź, gościu. Próbujmy w takim razie w ten sposób. Pięknie. No i teraz zobaczymy, na co cię stać. Raz, dwa. To nie jest duży problem. I teraz koniec. Słuchajcie, udało się Fletchera uratować. Rewelacja. Również go znaleźliśmy. Mamy też dużo min. W takim razie weźmy je i... No, przede wszystkim wywołajmy bazę. Raport. Dziękuję. Przydałoby się te miny roz... No właśnie, trochę ich jest. Nawet bardzo dużo ich jest, słuchajcie. Dobra, najpierw te miny, to jest podstawa w ogóle. F5 od razu. Dużo punktów doświadczenia za taką minę. Trzeba to i koniecznie załatwić. Ależ tych min tu jest, matko boska i córko. Wszędzie dookoła miny. Nie wiem, czy widzicie to, co ja. Ale to dobrze, to zawsze punkty są jakby i... Kolejne punkty do... zdobycia. Zapiszmy grę. Najważniejsze, że Fletcher jest cały. Ależ tych min tu jest, kurde fele. Zapiszmy grę. Rozbrójmy wszystko dookoła. Nieźle tu, naprawdę nieźle nasiekli tutaj tego cholerstwa, słuchajcie. Zapiszmy grę po raz kolejny. Jedna wybuchła, ale trudno. Nie będziemy z tego powodu wczytywać gry za każdym razem, też nie ma sensu się i nad tym pochylać. Naprawdę jest tego dużo, jak słowo honoru. Kto by się spodziewał? Dawaj, pizepi, dawaj. Bardzo ładnie. Mam nadzieję, że to jest ostatnia już.
Raczej tak. Raczej wszystko na to wskazuje. Nie widzę, żeby się tutaj coś działo takiego, co mogłoby spowodować i... Tu niby coś jeszcze jest. Jakiś kontener jest, słuchajcie. Możemy go, jakbyśmy się bardzo uparli... A nie. Co my tu mamy? Prawda, broń obuchowa. Wygląda nieźle. Może się przyda. O, właśnie. Mamy też jakąś skrzynię, która jest dodatkowo i zabezpieczona materiałami wybuchowymi. Zapiszmy grę. Rozbrójmy ją od razu. Ręka. Ok. Nie ma tragedii. Paliwo. Wszystko się przyda, naprawdę wszystko się przydaje. Tu nie ma rzeczy, które by się nie przydały. Tutaj jeszcze coś mamy na pewno. Widziałem gdzieś jakiś rowek do wykopania, to jak rowek to wiadomo, że wilku. I lećmy z tym koksem. Rodzaj wszystko, bardzo ładnie. I wejdźmy do środka. Dobra, sprawdźmy, czy coś jeszcze jest. Panel do kodu. Kurde, kto to hakował tak przy okazji? Już nie pamiętam, kto był takim hakerem dobrym. Ale zdaje się, że nie otworzę tego w ten sposób. Trzeba wołać skoczmo, on powinien sobie z tym poradzić. O, nawet pomimo dziesiątki kasiarza. Ok, zapisałem grę. Spróbujmy ten safe otworzyć. Automatycznie jak nie wyjdzie, to wiadomo, że trzeba wczytać. I tak, do usranej śmierci, jak mawiał mój dziadek, niech jego pijacka dusza spoczywa w pokoju. Skoczmo! Trzeba zapisać, jak będzie bliżej, bo kurde, fale, jak mam co chwilę latać, to dostanę białej gorączki. O tym mówiłem, dobra. I spróbujmy jeszcze raz. No, 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 już! Kurde. Jeszcze raz. Dawaj, skoczmo, dawaj, 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 dawaj. No, strasznie dużo fajnych rzeczy dostałem, naprawdę, niech ich drzwi ścisną. Mamy tutaj jeszcze prawdopodobnie, czekajcie, co tutaj mam, skrzynkę na amunicję. Zbyt wiele rzeczy nie ma, jak widać, ale trudno. Porozmawiamy w takim razie z Fletcherem. Rozdaj wszystko. Ok, chyba już wszystko pozbieraliśmy, co trzeba było tutaj. Miny porozbrajane. Nie jest źle. Dobra, no to gadajmy z nim. Zapiszmy grę. Siema, Fletcher. Nie chcę umierać! Nie zabijemy cię, zabierzemy. Czekajcie, przyjdzie tu twoja żona? Tak, to właśnie ona wydostała mnie z klatki, w sumie zrobiło to jej kuzyn Jean. Razem z Nickiem Chauvinem, ale to był jej pomysł. Nie chciała, żebym padł ofiarą z chorych machinacji w Torii. Mam tu czekać, dopóki nie wymknie się z Angelorium. Jakie machinacje masz na myśli? Obawiam się, że niewiele z tego rozumiem. Musisz porozmawiać z Torii albo moją żoną. Ja wiem tylko tyle, że elementem układanki Torii jest moja śmierć. Kim jest Jean? Jean Krong, kuzyn Elizabety. Ludzie mówią, że jest najbardziej leniwą osobą w Angelorium. Jeśli zobaczy, że ktoś się obija, z pewnością będzie to Jean. Dobra, nie zabijemy cię, zabierzemy cię tylko z powrotem do Angelorium. Ale jeśli wrócę, to zostanę stracony, nie rozumiesz? Kultura uwięzi członka naszego oddziału, jeśli nie wrócimy, zginie. Ale przecież to potworne, obwiniają was, nie mogę pozwolić, żeby ktoś stracił przeze mnie życie. Dobra, pójdę z własnej woli.
Okej, weźmy go ze sobą. I wracajmy na biegu do Angelorium, żeby uratować mu ewentualnie życie. On prawdopodobnie z nami pójdzie. A tam powiemy, że Tori stoi za tym całym zamachem panu kulturze. I będziemy mieli święty spokój. Okej, lećmy w takim razie. I przy okazji uwolnijmy Rose. Takie tutaj dziwne dźwięki się rozchodzą. Ja po prostu nie rozumiem, o co chodzi. Ale nieważne. Angelarium czeka. Miejmy nadzieję, że nikt nas w międzyczasie nie zaatakuje. No dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej, gościu. Tak, pustkowia. I lećmy do Angelorium. Okej, wczytajmy jeszcze raz. Słuchajcie, spróbuję jeszcze raz, bo nie chcę po prostu teraz walczyć. Jakby nie mam na to czasu ani chęci. Niestety nikt nie ma trapera w czytanie gry. Wczytaj. Miejmy nadzieję, że uda się ominąć tym razem i element losowy, który powoduje te spotkania, nas ominie. No dawaj, 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 wilku, dawaj, dawaj, szybciej się wczytuj. No, 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 no. Oczywiście, że chcę wejść na Angelorium, udało się. Fletcher, jak uprzejmie swojej strony, że wróciłeś, byłoby niegrzecznie podejrzewać, że wracasz pod przymusem. Przerw się, uciesz na twój widok, idź z nią porozmawiać. Okej. Okay. Lećmy tam w takim razie. Lećmy uratować w takim razie Fletchera, może się uda jeszcze to zrobić. Widzieliśmy, jak w przymurze chowa się Menel. O nie, chyba wiem, o kim mowa, nie martw się, zaprowadzimy go do szpitala, żeby zajął się doktor Edwinson. Strażniku Berkeley, czy możesz doprowadzić naszego dobrego, strudzonego przyjaciela? Do widzenia, okej. Okay. To była bardzo ważna rzecz, wyjaśnię wam później, o co tu chodziło. Na razie lećmy szybciutko uratować Fletchera. O, jest Rose, słuchajcie. Teraz pytanie, czy ja mogę z Rose... No już dołączyła do nas przy okazji, o jak fajnie. Rose jest z nami. Witaj Rose, w końcu będziemy mieli 100% trapera. Lećmy w takim razie ratować tego biedaka. Bo tu się teraz będzie dużo działo, słuchajcie. Naprawdę dużo. Trzeba go uratować, żeby nie została na nim dokonana egzekucja. Wybacz, szanowny przeszkadzający. To jest tak ważne, że trzeba było przerwać naszą ceremonię. O jaką ceremonię chodzi? Musimy się tym zająć. Więzień nie będzie czekał wiecznie. Co chcecie zrobić z Fletcherem? Pan Fletcher został oskarżony o niechlujstwo, złe maniery i niezastosowanie się do wielokrotnych prób o zmianę. Daliśmy mu drugą szansę, ale z niej nie skorzystał. Orzesz kurna chata. Jakimś cudem wilku jest bardzo wolno, nie doleciał tutaj, słuchajcie. A mam cwania, ale ktoś ma cwaniaka 10, czekajcie, ktoś miał cwaniaka 10? Okej. Okay. Powinniście zmienić swoje prawo i przestać zabijać ludzi. Daliśmy mu wiele okazji do zmiany zdecydowania, ale może mógłby spowodować się zmienić w innej zasadzie. Do widzenia, szanowny więźniu. Szanowni widzowie, zmienimy nasze prawo. Możliwe, że... Otóż chodziło, słuchajcie. Udało się za pomocą cwaniaku uratować Fletchera. Kocham strażników, zajebiście. Bardzo ładnie się udało to wszystko zrobić. Fletcher uratowany. A my polecimy w takim razie na biegu. Bla, bla, okej. Okay. Przepraszam, Fletch, wybacz mi. W porządku, Liz. Cieszę się, że nic ci nie jest. Fantastycznie, uratowaliśmy gościa. Rose jest z powrotem z nami. Wszystko jest jak dawniej. No to lećmy. Polećmy też w tym momencie do... Koniecznie do pana kultury. Znaczy nie, polećmy jeszcze w jedno miejsce. Polećmy do doktora Edwinsona. Pogadać o tym mięsie. To jest ważna rzecz. Jak przy okazji, gdzie jest wilku, który gdzieś jakoś tam strasznie powoli idzie. Dajmy mu broń jakąś gdzieś, żadnej broni nie ma w dodatku, słuchajcie, jakaś porażka totalna. Turkus, pół mega, matko boska, dwa.
Ale za to ma dużo... Dobra, okej. Okay. Zaraz to zrobimy, polećmy na razie do doktora. Porozmawiać o ludzkim mięsie. Ja już sobie przypomniałem, jak to wszystko należy zrobić, żeby tę misję do końca doprowadzić. We właściwy sposób. Będziemy musieli jeszcze wrócić do dentysty z Brentwood. Najważniejsze, że jesteśmy w starym, dobrym składzie. Mamy już Rose. Pogadajmy z doktorem Edwinsonem. Co wiesz na temat Diwy? Wybacz, ale zachowujesz się odrobinę nachalnie. Przecież na mojej mam na głowie jeszcze innych pacjentów z tego oddziału. Nie mogę poświęcić całej swojej uwagi. Podobno zna pan lekarstwo na bąblicę. To dla psa Peteja. Tak, mogę spróbować wyleczyć bąblicę, ale bez mikroskopu nie sprawdzę, czy zakażenie zupełnie minęło. Więc to w sumie nie ma sensu. Jeśli mam rozpocząć leczenie, muszę najpierw odzyskać swój mikroskop. Okej. Okay. Świadczysz usługi medyczne, wyleczmy się, tak. Zajebiście. Wszyscy zdrowi? Nie, nie wszyscy. Aje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 j
Dobra, wyleczmy się do końca wszyscy. Tym razem już jest w porządku. W takim razie staramy się i całą resztę, słuchajcie, zawrócić. I lecimy do pana kultury. Dawaj, 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 wilku, dawaj, dawaj. Fletcher uratowany, nie jest źle. Udało się też namówić kolegę kulturę do zmiany prawa. Miejmy nadzieję, że Fletcher uciekł już z żoną stąd. Być może dadzą nam coś jeszcze w dodatku za ten, w prezencie za to. Nie, nie pogadają z nami. Lećmy do pana kultury w takim razie. Tak. Wchodzimy i postarajmy się zdobyć dużo, naprawdę dużo punktów doświadczenia. Chodźcie wszyscy tutaj, kochani, do środeczka. Zapiszmy grę. I teraz w zasadzie większość questów w Angularium będzie mieli skończone, ale porozmawiajmy jeszcze z panem kulturą. Muszę pochwalić wasze zachowanie, szanowni strażnicy. Egzekucja to trudna sprawa, ale dla was nie okazała się zbyt trudna. Zasługujecie na radio, szanowni poszukiwacze. Panowie, otwórzcie drzwi. Mamy dostęp do wieży radiowej. Tak, w rzeczy samej. Proszę przejdźcie do pokoju z nadajnikiem, gdzie Glenn już wszystko przygotował, żebyście mogli podłączyć wasz wzmacniak sygnału. Co możesz nam powiedzieć o Glennie? Przecież to oczywiste, jest naszym radiotechnikiem. Znajdziecie go w pokoju z nadajnikiem. Dobra, ludzkie mięso wam szkodzi. Doktor Edwinson uważa, że wyniszcza wasze mózgi. Tak, tak, już kiedyś mi to mówił, ale nie miał na to żadnych dowodów. To jest teoria, nie fakt. Nie uwierzę w to, póki nie dostarczy dowodów. Okej. O co chodzi z tymi grzankami? Toster. Radio. Koci żwirek. Słuchajcie, dobre pytanie, bo teraz powinniśmy tak naprawdę i... Nie wiem czemu, słuchajcie, nie mogę rozwiązać sprawy z Robinson, słuchajcie. Bo powinniśmy powiedzieć o tym spisku całym. I teraz ten spisek nie wiem czemu się nie ujawnił. Bo moglibyśmy go zdradzić. Dobra, podlećmy w takim razie tutaj jeszcze. Gdzie jest ta Tori Robinson? Bo trochę się, słuchajcie, i... pogubiłem. Mam wrażenie, że bardzo neutralnie to wszystko załatwiłem, tak? Ale zobaczmy, czy coś jeszcze jesteśmy w stanie tutaj jakby i z tym zrobić. Powinnam ci przyłożyć tę krzywą buźkę. Czemu? Bo kosztowaliście mnie egzekucję. Czemu? Okej, słuchajcie, nikogo nie zdradziliśmy. No dobra. Dobra, zdaje się, że wybraliśmy na tyle neutralne wyjście, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, o zgrozo.
Nikt nie zginie więcej. Okej, lećmy w takim razie zainstalować się, jeżeli chodzi o wieżę radiową. To jest jedyne, co jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Trochę jestem w szoku. Wrócimy jeszcze na pewno do Rodi, żeby pożyczyć z powrotem mikroskop. A tymczasem skończmy do wieży radiowej. Tam już możemy podejść. Glencoa. Strażnik, streszcza się, mam sporo na głowie. Okej, kto miał to? Dobra, tutaj jest całość, bardzo ładnie. Obudowa, radio zostało upomnione, usprzedlizowany zamek i interfejs komputerowy. Czy my możemy to skakować tak przy okazji? To jest ciekawostka. Zapiszmy grę. Chociaż nie, możemy to zrobić, bo możemy przecież i koniecznie i... Możemy zamontować wzmacniak. Kto miał wzmacniak? Wzmacniaku, pokaż się. Dobra, jest. No, drugi wzmacniak, słuchajcie. Jest nieźle. Angelorium. Podpięliśmy wzmacniak do nadajnika w Angelorium. Odbiór. Przyjąłem Echo 1. Widzę spory wzrost naszego zasięgu. Muszę umieć mocny nadajnik. Powinniśmy sięgać do Los Angeles, a nawet trochę dalej. Zacznę nadawać nasz komunikat. Trafimy do wielu ludzi, więc spodziewajcie się częstych wezwań o pomoc. Baza Santa Fe do odbioru. Bardzo ładnie. Tutaj też coś jest jeszcze, słuchajcie. Moglibyśmy to złamać, zobaczyć co jest. Czemu nie? Okej, czyli tak, nie najlepszy moment na zabawę tym radiem. Przydałby się koci żwirek tak przy okazji. To nie jest głupi pomysł. Pogadajmy z nim jeszcze o tym kocim żwirku, bo ja nie pamiętam za bardzo jak to wyglądało, jeżeli chodzi o niego. Bo z chęcią bym go zabrał. Koci żwirek. A właśnie, do widzenia. Za bardzo sobie nie poradzimy tutaj teraz z tym. Ale nieważne. Trudno się mówi kociego żwirku. Na pewno jeszcze trochę zdobędziemy. Polećmy w takim razie jeszcze do tego doktora Edwinsona. Bardzo dużo się wydarzyło, słuchajcie. Może jeszcze porozmawiamy tutaj też z Sheriff Marshall. Czy ona nam coś powie? Okej, nie bardzo. Zaliczyłem takie zakończenie tak naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi akurat o te frakcje, którego wcześniej nie robiłem po prostu, stąd moje i zakłopotanie w tej sprawie. No ale dobra, trudno. Podejdźmy do doktora Edwinsona jeszcze, okej, tak, chcemy tam wejść. Tak przy okazji, dzisiaj czy wczoraj pokazała się wersja reżyserska Westland 2. Zachęcam wszystkich do zakupowania. Nie udało się mikroskopu zdobyć. Okej, no nic, on nic nam nie powie więcej. Coś tutaj źle zrobiłem, nie wiem co, naprawdę. Ale trudno, polecę do Rodi, mam już trapera, więc nikt nie będzie mnie tutaj i na pewno niepokoił w trakcie tej podróży. W Rodi powiem burmistrzowi, że udało się załatwić sprawę związaną z... Ale też bez przelewu krwi to też nie jest głupio, słuchajcie. Tak? Przydałoby się tylko przy okazji naprawdę jeszcze ten kanibalizm jakoś ograniczyć. Ale dobra, najpierw załatwmy Rodię, skoczmy po mikroskop. Powiadommy burmistrza, że sprawa z handlem, przywróceniem handlu jest w porządku. To już niedaleko, jeżeli chodzi o całość. I w zasadzie Angelorium będziemy mieli w porządku. Coś jeszcze znaleźliśmy. Akwedukt w Los Angeles. To jest ciekawe, tu nie byłem. Echo 1, this is Santa Fe Base. Come in. Okay. Roger, Echo 1. Distress call coming in. Caller is... O właśnie, tutaj mamy jeszcze tego syntka. Potwierdzamy. Tam jeszcze wrócimy. Czyli mamy dwa miejsca. Mamy Akweduk Los Angeles i Inglewood. Ale tu wrócimy. Wskoczmy najpierw do Rodi. To jest ważne. Trzeba ten mikroskop jak najszybciej zanieść doktorowi.
Wyleczmy tego psa. Potwierdź. Ja tak się cały czas w głowie, kurde, zastanawiam, jak to przechodzić. Cholera jasna. A to wcale nie jest takie trudne. Ta mnogość misji pobocznych powoduje, że naprawdę ludziom, człowiekowi się kotłuje we łbie strasznie. I każda opcja może też grozić jakby zlikwidowaniem innej, tak? Są konsekwencje. Okej, lećmy dalej. Polećmy najpierw do burmistrza. This is Mayor Von Gross speaking again. Folks, we got a dangerous shortage going on and we need your help. When the jerks left, they took most of our bullets with them and our gate guards are keeping watch with empty guns. So if you've got any bullets you can spare, even one or two, we'd all be safer if you could do the right thing and donate them at the front gate. Thanks. Okej, my się też cieszymy, że Van Grass jest na miejscu, ale potrzebny nam Microsoft z powrotem. Pogadajmy z burmistrzem. Witajcie. Powiadomiliśmy Angelorium, że wznawiacie działalność handlową. Bardzo wam dziękuję. Pozwólcie, że dam wam coś za fatygę. Okej, dobra. Misja kolejna załatwiona. Wywołajmy bazę. I awansujmy kolegów w kolejności. Atrybuty, umiejętności. No właśnie, tu są tylko 4 punkty. Tutaj atrybutów za bardzo nie podniosę, ale umiejętności owszem. I z całą pewnością podniosę, słuchajcie, rusznikarza jeszcze. To się przyda tym razem. Nie będziemy się wygłupiać. Zatwierdźmy punkty. Jest bardzo dobrze. I lećmy po mikroskop jeszcze. Powinniśmy zdążyć to zrobić. Do doktora, szybciej, wilku. Doktor był tutaj, w tym miejscu. A mikroskop się jeszcze na pewno przyda. Wyleczmy psa, będziemy mieli być może psa. Już nie pamiętam, czy ta diva może do nas dołączyć. Jest to wysoce prawdopodobne. Możemy wziąć od ciebie mikroskop, maniery cię go potrzebują. Ha, ci hipokryci nie chcieli mi go dać, kiedy był mi potrzebny, więc dlaczego ja mam go oddać, kiedy oni go potrzebują? Bo oni go nie potrzebują, lecz chorzy. Zawstydzacie mnie, nieznajomi. Proszę, weźcie mikroskop. Mój gniew nie może mnie zaślepić. Maniery cię, czy nie? Należy pomóc chorym. Okej, do widzenia. Lećmy na biegu, na jednej nodze w takim razie z powrotem do doktora Edwardsona, on chyba się tak nazywał. Przy okazji też troszeczkę posprzedawajmy tego staffu, który mamy. 38 minut. Dawać chłopaki, dawać szybciej. Dawać. Tutaj pamiętam był handlar zawsze, tak przy okazji. Cieszę się niezmiernie, że mogę przechodzić kiedy chcę, ale przydałoby mi się przede wszystkim i z całą pewnością 4, 5, 6. No on nie wierzy, jak on się wleczy. Ja pierniczę. Matko Boska i córko. Dawaj, chłopie. Dawaj. Wiecie co, niestety muszę, po prostu zapominam cały czas ich i... Hey you folks, it's the mayor. If anybody seen Loretta Dominguez's little boy, send dawaj, wilku, dawaj, nie wlecz się. 39. Dawaj. Jeszcze niedaleko, już w kawałeczek. Pogadaj, przehandlujmy to w takim razie. No, wysil się jeszcze, Boże drogi. Handel, dobra. Absolutnie, szmelc od razu.
Bardzo ładnie. Tym razem powinniśmy dużo szybciej się poruszać. Prawdę sobie zostawimy. Pacyfikator, kurde fele. Kto ma ten pacyfikator? O! Już wiemy kto. Rose, trzeba oddać broń. To tak przy okazji. Czy mam jakąś jeszcze inną broń, która jest nam niepotrzebna? Nie, ta będzie niepotrzebna. Okej, dobra. Tutaj nic, tutaj raczej też nic. Poza tym cholerstwem. Trochę ładunków wybuchowych, żadnych Panzerfaustów, ani RPGów. Okej. Do widzenia. No i dalej wilku się wlecze. To jest jakiś koszmar po prostu totalny. Dobra, nieważne. Nieważne, słuchajcie. Mamy 41 minutę. Ja będę kończył powolutku. Zapraszam was do wrzucania łapek, zapraszam was do komentowania. Był z wami Wilku, żegnam was z Rodi, która wznowiła działalność handlową z Angelorium, które to doprowadziliśmy do ładu, jak większość innych i miejscówek w okolicach Los Angeles. Miłej nocy życzę wszystkim, a ewentualnie miłego dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Cześć!